Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Motywacja jest w życiu mega ważna. I wszyscy pytacie mnie, skąd ją biorę. Oczywiście mogłabym Wam opowiadać znowu o nawykach sukcesu, które u mnie działają. I wiem, że są tacy, którzy stosują je i u nich też to działa. To jednak są również i tacy, którzy, jak ja to mówię, stosują zasadę co ty mi tu albo ty mi tu nie. Oglądają i nic z tego nie wynika. Nie wiem, nigdy nie spróbowali, ale wiedzą, że to po prostu nie działa. Dobra, rozumiem Wasze prawo. Tylko co zrobić, kiedy wstajesz rano i już masz poczucie, że kompletnie nic Ci się nie chce. Że jedyne, co byś zrobił, to z powrotem wrócił do łóżka i położył się spać. A lista zadań na ten dzień po prostu nie ma końca. Przychodzę do Was dzisiaj z naukowym badaniem dotyczącym motywacji. Otóż okazuje się, że sukces kryje się w ciśnieniu krwi. Zanim to ocenisz, wysłuchaj. U zdrowego człowieka normą jest ciśnienie 120 na 80 mm rtęci. I to jest tak zwane ciśnienie spoczynkowe. Pierwsza wartość tego ciśnienia to ciśnienie skurczowe. Z definicji to siła, z jaką krew zaczyna krążyć w naszych naczyniach na skutek skurczu mięśnia sercowego. Dolna wartość to ciśnienie rozkurczowe, czyli siła naporu krwi na tętnicę, gdy serce jest w spoczynku, czyli pomiędzy jego uderzeniami. U dorosłych idealną normą przyjętą dla ciśnienia skurczowego, czyli tego pierwszego, jest wartość 120 mm rtęci. Ale czy wiesz, że wystarczy podnieść ją zaledwie o 6 punktów, aby mieć motywację i powera do działania? Już słyszę, jak pytacie, okej, ale jak to zrobić, kiedy nic mi się nie chce? Otóż okazuje się, że wystarczy, abyś robił to, co lubisz, co sprawia Ci przyjemność, co kochasz. To zależy od Ciebie. Nie wiem, słuchaj ulubionej muzyki, która przywołuje Ci miłe, przyjemne skojarzenia, albo poruszaj się w trakt piosenki, przy której zawsze nogi same Ci chodziły. O, może masz psa albo innego pupila. Pobaw się z nim, powygłupiaj, poróbcie fikołki, ciśnienie krwi samo Ci wzrośnie. Wiem, nie masz psa. Może masz dziecko? Pobaw się z dzieckiem w berka, wchowanego i z nim na rower, na trampolinę, poskaczcie. Okej, dziecka też nie masz. To pomyśl o zrobieniu czegoś szalonego, o czym zawsze myślałeś. Nie masz pomysłu? Pooglądaj w necie śmieszne filmiki. Śmiech też podniesie Ci ciśnienie krwi. Nic z tego? Dobra, rozumiem. To pokłóć się z kimś, tak dla hecy. O, ze współmałżonkiem. To zawsze działa, a potem można się jeszcze fajnie pokłócić. Jeszcze nie to? To wypij szklankę wody. Ona też podnosi ciśnienie. Nie lubisz wody? Dobra, wypij kawę. Kawy też nie? To wypij zioła. Nie wiem, idź na spacer, poruszaj się, pochodź po schodach. Okej, weź chłodno gorący prysznic. Zrób coś. Gdy tylko to ciśnienie wzrośnie do 126 mm rtęci, masz motywację do działania. Proste, prawda? Ja na przykład biegam, a gdy wracam do domu, mogłabym góry przenosić. W sezonie, w każdą niedzielę morsuję i to też dodaje mi chęci do działania. Rób coś, co daje Ci fan i wiesz co? Zarażaj tym innym, bo nic tak nie motywuje i nie dodaje skrzydeł, jak inni, którzy podążają za Tobą. Dzisiaj krótko, dziękuję Ci, że ze mną jesteś. Jeśli Ci się podobało, napisz komentarz. Polecam też mój kanał na YouTubie Marzena Śmigielska i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.